żyła sobie kiedyś w błękitnym oceanie ośmiornica, której nic się nigdy nie podobało. Wiecznie wszystko było nie tak. Wiecznie uważała, że ona zrobiłaby to lepiej i że powinno być tak, jak ona chce. I za każdym razem chciała czegoś innego niż to, co akurat dostała. Dlatego wszystkie zwierzęta za jej plecami nazywały ją ośmiornicą grymaśnicą i nikt jej nie lubił. Bo jak lubić kogoś, kto kręci nosem, nawet jeśli tego nosa tak naprawdę nie ma? Ośmiornicy było oczywiście z tego powodu przykro i bardzo często popłakiwała sobie w samotności, ale nie potrafiła się zmienić. A co gorsza, chyba nawet nie chciała. Aż tu pewnego razu wielkie szczęście ją spotkało, ponieważ kiedy tak pochlipywała sobie, nie wiadomo, z żalu czy ze złości, spotkała ją złota rybka. A uwierzcie mi, nawet w oceanie spotkanie złotej rybki należy do wielkiej rzadkości. Rybka, jako że nie tylko łuski, ale i serduszko miała złote i bardzo wrażliwe na krzywdę innych, zapytała, dlaczego ośmiornica tak bardzo płacze. A kiedy poznała jej wielką niedolę, od razu zaczęła pocieszać. Chcesz? To spełnię twoje trzy życzenia. Od razu poweselejesz, powiedziała ośmiornicy. A ta przyklasnęła swoimi ośmioma mackami i od razu powiedziała: chciałabym zostać ptakiem. Och, ptaki to mają dobrze. Mogą szybować ponad morzem i ponad lądem. Na pewno mają ciekawsze życie niż ja. Dobrze, powiedziała rybka. Zostaniesz ptakiem, ale tylko do zachodu słońca. Ale pamiętaj, zanim słońce zajdzie, musisz z powrotem do oceanu wskoczyć. Inaczej zostaniesz ptakiem już na zawsze. Dobrze, dobrze, powiedziała ośmiornica grymaśnica i zatarła macki z uciechy. Rybka obróciła się trzy razy, plasnęła płetwami i nagle z ośmiornicy zrobił się albatros, rozpościerający swoje olbrzymie skrzydła na nieboskłonie. Ośmiornica grymaśnica miała wielką uciechę z tego fruwania. Przez jakieś pierwsze 5 minut. Zaraz znowu zaczęła marudzić, że musi machać skrzydłami i strasznie ją to męczy, że powietrze bardzo mocno wieje i nie można się przed nim schronić, że słońce w oczy ją razi, bo pod wodą tego nie ma. Słowem, nic jej się znowu nie podobało. Dlatego, kiedy słońce zaczęło się chylić ku zachodowi, bez żalu w ocean plusnęła. Złota rybka już na nią czekała. I jak? Zapytała z nadzieją. A ośmiornica na to: i tam takie ptaki wcale nie mają fajnego życia. Muszą strasznie mocno machać skrzydłami i bardzo się męczyć, żeby się utrzymać w powietrzu. Nie, nie, nie. Chcę, żebyś mnie zamieniła w największe zwierzę na lądzie. Dobrze, powiedziała rybka. Ale pamiętaj, o zachodzie słońca do oceanu musisz wskoczyć. Inaczej zostaniesz zwierzęciem lądowym już na zawsze. Obróciła się rybka trzy razy, lasnęła płetwami i ośmiornica grymaśnica stała się słoniem, który wolno i mozolnie kroczył po lądzie. Ośmiornicy podobało się to bardzo. Przez pierwsze 5 minut. Zaraz potem znowu zaczęła marudzić. Och, jak gorąco. Och, jak tu sucho. Och, jak tu pełno much. To też bez żalu o zachodzie słońca weszła do oceanu. Rybka już na nią czekała i zapytała z nadzieją w głosie: no i jak? Spodobało ci się? A ośmiornica grymaśnica znów zaczęła narzekać. Słońce strasznie pali, a ten słoń waży chyba 10 ton. Strasznie ciężka praca być takim słoniem. Ale wiem, chodząc po lądzie, widziałam drzewa,
tak samo wielkie jak słoń, a nawet większe, dostojne, majestatyczne, szumiące na wietrze. Zamień mnie, rybko, w największe na świecie drzewo. Dobrze, powiedziała rybka, ale jest jeden mały problem. Nie mów mi tutaj o problemach. Masz spełnić moje życzenie, czy nie? Odpowiedziała ośmiornica niegrzecznie. Wy zapewne domyślacie się, o jakim kłopocie pomyślała rybka. Ale ośmiornica myślała tylko o tym, żeby zostać drzewem. To też złota rybka, której sprzykrzyło się już narzekanie i nieuprzejmość ośmiornicy, nic nie powiedziała. Tylko obróciła się 3 razy, plasnęła płetwami i ośmiornica grymaśnica stała się olbrzymią sekwoją. Rosła na zboczu skalistej góry. Wiatr ją owiewał i pieścił jej listki i ośmiornicy szalenie się to podobało. Przez pierwsze 5 minut, a potem zaczęła narzekać. Ojejku, nie mogę się nigdzie ruszyć. Ach, a te ptaki mogłyby na mnie nie siadać. Ojej, jak te słońce praży, a ta skała jaka twarda. Tak więc, kiedy słońce zaczęło chylić się ku zachodowi, ośmiornica nie miała nic przeciwko temu, żeby znów wrócić do oceanu. Tylko że nie mogła. Drzewa się przecież nie poruszają. I tak jak przemieniła się w sekwoję na zboczu góry, tak tkwiła również, kiedy słońce zaczęło zachodzić. Po zmroku ośmiornica grymaśnica nie mogła już przemienić się z powrotem w swoją dawną postać. Została drzewem, a jej naburmuszona i niezadowolona twarz odcisnęła się w korze, strasząc wszystkie żywe istoty, którym przydarzyło się ją zobaczyć. Jeśli więc w czasie swoich spacerów zobaczycie drzewo, które wygląda tak, jakby miało bardzo naburmuszoną i niezadowoloną twarz, to może jakaś inna ośmiornica grymaśnica, która spotkała złotą rybkę i zapragnęła stać się kimś innym. Bardzo dziękuję, że wysłuchaliście 11 bajkodziejowej opowieści zrealizowanej w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci. A jeśli znacie jakieś ciekawe miejsca, o których mogłaby powstać kolejna opowieść, wyślijcie ich zdjęcie lub rysunek na adres bajkodzieje@gmail.com. Nie zapomnijcie o dołączeniu zgody na ich publikację w internecie, podpisanej przez osobę pełnoletnią.